To jest kontener morski 20-stopowy, która to miara określa długość tego kontenera, 20 stóp, stopa 30 cm, a więc jakieś 6 metrów. Kontener morski, czyli podstawowa jednostka transportu multimodalnego, a więc takiego, który wykorzystuje różne środki transportu. Na przykład ten kontener został przeładowany ze statku na pociąg, a z pociągu został przeładowany na ciężarówkę. Pierwsze kontenery pojawiły się już bardzo dawno, 100 lat temu, ale transport kontenerów morskich rozpoczął się, że tak powiem, rozwijać w latach 50., gdy powstał pierwszy statek do tego właśnie celu. Także od tej pory ten transport się dosyć rozwija. Aby wyobrazić sobie, jak to mniej więcej funkcjonuje, wyobraźmy sobie paczkę, prezent, który pakujemy do przyjaciela i wysyłamy gdzieś do jakiegoś odległego kraju. Mamy karton, no i chcielibyśmy do tego przyjaciela wysłać jak najwięcej tych dóbr, co tam chcemy mu posłać. Dlatego też wypełniamy prezent po brzegi. Tak samo i tutaj mamy skrzynkę, pudełko znacznych rozmiarów, które bardzo często jest właśnie wypełnione po brzegi. Przykładowo obuwie z Chin przyjeżdża luzem w kartonach, może nie kartonach pojedynczo pakowanych po jednej parze, ale po 10 czy tam po 12 sztuk i kontener jest wypełniony do ostatniego miejsca. Wypełnienie kontenera w całości pozwala również zabezpieczyć ten towar. Towar nie ma się gdzie przemieścić, nie ma pustych przestrzeni, także to jest takie dodatkowe zabezpieczenie. Kontener, każdy kontener musi podlegać pewnym normom i standardom. Określają je normy ISO, a także CSC, co oznacza Convention for Safe Container, które określają wymiary kontenera z dokładnością od 5 mm, odpowiednią konstrukcję, wytrzymałość całej konstrukcji, wytrzymałość podłogi, a także bardzo istotnych punktów w kontenerze narożu, tak zwanych naroży zaczepowych. Tu mamy taki w każdym rogu taką kostkę jakby, tam też. To się nazywa właśnie naroże zaczepowe, które wykonane jest z technologii odlewu, czyli jest to jeden w całości odlew, taka kostka przyspawana do kontenera. Tutaj dobrze widać, bo tu mamy spawy, ta kostka jest w całości odlana i przyspawana. W przypadku uszkodzenia tego właśnie elementu kwalifikuje się on tylko i wyłącznie do wymiany. Nie można tu nic już naprawiać. Bardzo ważny element, który właśnie stabilizuje kontener podczas transportu. Taki kontener ładujemy na naczepę podkontenerową i zaczepiamy właśnie w tych narożach twist lockami, takimi śrubami. Więcej o naczepach kontenerowych będę mówił w osobnym filmie, który pojawi się na mojej stronie i kanale, także pozostaje mi tylko jedynie zaprosić. Co mamy dalej? Wspominałem wcześniej o normach. Normy określają również, że każdy kontener musi być oznaczony. Tu mamy kod identyfikacyjny kontenera, który znajduje się w prawym górnym rogu drzwi. Znajduje się także na bokach, a także na dachu. I spróbuję go tutaj rozszyfrować. Pierwsze trzy literki MRK oznaczają kod właściciela. Kod właściciela jest unikalny i w tym przypadku jest to Maersk MRK. Kolejną literką jest kod określający typ kontenera. Jest to kontener uniwersalny. Dalej mamy 6 cyfr. Jest to numer seryjny. I na końcu mamy liczbę, cyfrę samokontroli. Ten numer seryjny jest złożony według pewnego algorytmu.
cyfra samokontroli pozwala sprawdzić prawidłowość tego właśnie oznaczenia. Dalej mamy kod oznaczający wielkość i typ kontenera. W tym przypadku kod 2.2 oznacza, że jest to kontener długości. Pierwsza cyfra oznacza długość, 2 jest to 20 stóp, a druga cyfra oznacza szerokość i wysokość kontenera. IG1, czyli typ standardowy, kontener uniwersalny, ogólnego stosowania, ze sztywnymi zabudowaniami, ze sztywnymi ścianami ze wszystkich stron. Konieczne jest również oznaczenie kontenera, jego, że tak powiem, własności, wartości, maksymalnych obciążeń. I tu mamy maksymalną masę, pierwsza pozycja wraz z ładunkiem. Wartości podawane są w funtach, tak samo i w kilogramach. I tutaj mamy maksymalną wagę łączną, 30 ton, dużo. Kontener 20-stopowy, czyli pół praktycznie naczepy. Potem mamy maksymalny ładunek, wagę. Dalej mamy tarę, czyli masę własną. I na końcu kubatura, czyli objętość. 33 w tym przypadku, 0,2 metrów sześciennych. Tutaj jest jeszcze tabliczka znamionowa i mamy właśnie CSC, czyli Convention for Safe Container. Sam kontener jest dosyć solidną konstrukcją, która skutecznie chroni przed złodziejami. Tu mamy takie solidne zamknięcia i dodatkowym zabezpieczeniem antykradzieżowym są plomby butelkowe. To jest taki pręcik stalowy. Tutaj średnicy mamy z 8-7 mm tego prętu stalowego i wkłada się tu, od dołu się zapina i w ten sposób to wygląda. Plomba raz użyta nadaje się tylko i wyłącznie raz do użytku. Gdy będziemy otwierać, musimy ją przeciąć i to już jest właśnie koniec życia plomby. Stosuje się również plomby taśmowe. Jednak najczęściej przy kontenerach można spotkać takie właśnie. Co tu jeszcze? Wejdziemy sobie do środka. Spróbuję to otworzyć. Normy ISO określają również ilość zabezpieczeń. Punktów mocowań właściwie zabezpieczeń w kontenerze. Jedną ręką tu tak na raty się to robi. Najlepiej to robić dwoma rękami. Już mamy. Szczelka na drzwiach w celu zabezpieczenia przed dostaniem się wilgoci. Podłoga taka dosyć solidna i te uchwyty mocowań zabezpieczeń, które muszą być również u góry. Też mamy podany numer seryjny wraz z tą cyfrą samokontroli. No. I cóż. Pakujemy prezent i wysyłamy.